Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, od 8 wersetu. Zachęcam, żebyś przeczytał cały pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Lecz do Syna, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Hebrajczyków 1:8-10 oraz Ewangelia Jana 8:54. Odrzekł Jezus, jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest, mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. Apekrithe Jesus est an ego doxazo emauton e doxa mu uden estin estin ho pater mu o doxazen doxazon me on hymeis legete hoti theos hymon estin. Czyli widzimy tutaj doxa, pada słowo doxa, czyli uwielbienie Boga. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków wyraźnie jest napisane, że Bóg Ojciec modli się do Syna, mówiąc do Niego, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, oraz mówiąc do Syna, Ty, Jehowo, na początku ugruntowałeś ziemię i niebiosa, są dziełem rąk Twoich. Niestety na kanale pojawili się różni żartownisie, którzy próbują rozpropagować zupełnie inne spojrzenie niż to, które Pismo Święte nam przedstawia. I to jest bardzo smutna i poważna sytuacja. Stąd, chcąc zareagować na tego typu wpisy, które być może przeszły przez filtry i ktoś może je zobaczył, to muszę to wyraźnie podkreślić. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków wyraźnie jest napisane, że Bóg Ojciec modli się do Syna, mówiąc do Niego, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, oraz mówiąc do Syna, Ty, Jehowo, na początku ugruntowałeś ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tak czytamy w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków. Skoro dla Boga Ojca Jezus jest Jehową Bogiem. Tak, dla Boga Ojca Jezus jest Jehową Bogiem. Jahwech. Tam jest Panie, ale to jest cytat ze Starego Testamentu, gdzie w Starym Testamencie jest użyty tetragram JHWH, czyli Jehowa, Jahwech lub w inny sposób, jak to oddajemy, ale chodzi właśnie o Jahwech. Skoro dla Boga Ojca Jezus jest Jehową Bogiem i Bóg Ojciec modli się do Jezusa jako do swojego Boga, to kim taki człowiek, który tego nie uznaje, jest, że tego nie uznaje? I uważa się za wyższego od Boga Ojca, skoro tego nie uznaje? Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Do Syna Bóg Ojciec powiedział, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Oraz do Syna Bóg Ojciec powiedział, Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tak mówi Biblia w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale 8-10 wersetu. Jeśli byłoby odwrotnie, czyli byłoby, załóżmy, do Ojca Syn powiedziałby, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, oraz do Ojca Syn powiedziałby, Tyś Jahwe i tak dalej, to każdy uczciwy człowiek nazwałby to modlitwą uwielbienia Syna do Jego Boga Ojca i Jego Jahwech. Tak by było. Ale ponieważ jest odwrotnie, a tak właśnie Duch Święty to pokazuje, do Syna Bóg Ojciec powiedział, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, oraz do Syna Bóg Ojciec powiedział, Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich, jak mówi Biblia w liście do Hebrajczyków, pierwszy rozdział od 8-10 wersetu, to nieuczciwi ludzie nie nazywają tego modlitwą uwielbienia Ojca do Jego Boga Jahwech, jakim jest dla Boga Ojca Jezus Chrystus. Ale Duch Święty umieścił Hebrajczyków pierwszy rozdział 8-10 wersetu. I kto nie wierzy jasnemu poselstwu Pisma Świętego,
nie może być zbawiony i jako kłamca trafi na zawsze na śmietnisko historii do wiecznych płomieni razem z innymi kłamcami. Zresztą Pan Jezus sam powiedział: mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. Uwielbienie należy się tylko i wyłącznie Bogu prawdziwemu i Bóg Ojciec za swojego Boga prawdziwego uznaje Jezusa i dlatego Go uwielbia. Bądźmy naśladowcami Boga Ojca jako dzieci umiłowane. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Dlatego uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.